Pod koniec II wojny światowej, na przełomie 1944-1945 roku, na Żuławach nastąpił eksodus ludności. Za wycofującymi się wojskami niemieckimi uciekali dotychczasowi mieszkańcy. Wraz z zakończeniem wojny Żuławy znalazły się w granicach państwa polskiego. Do wsi i miasteczek położonych w delcie Wisły zaczęli napływać osadnicy z różnych stron dawnej Rzeczypospolitej. Wieźli ze sobą konie, krowy, ale i rzeczy codziennego użytku. Zamieszkali w domach poprzedników. Oswajali i używali ich dobytku. W Żuławskim Parku Historycznym można znaleźć wiele przedmiotów, które, gdyby umiały mówić, na przykład sanie. Wiąże się z nimi poruszająca historia pani Teresy Siedliskiej, osadniczki z Tui. Ta nasza rodzinna historia o ciotce brała udział w tej obronie Kisielina, kościoła w Kisielinie. Tam, gdzie Ukraińcy zaatakowali kościół. Przed wejściem do tego kościoła żegnała się ze swoim chłopakiem, to znaczy inaczej, przysięgała sobie miłość, a potem musiała uciekać. Miała wtedy około 16 lat i obiecali sobie, że po wszystkim się znajdą. Życie trwało, wojna przeszła. Ona długo go szukała, kilka lat po wojnie. Rodzina naciskała, żeby młoda dziewczyna się w końcu ogarnęła i wyszła za mąż. No i ona wyszła za mąż. W dniu ślubu jechała, tak jak opowiadała, na wszystkie sanie z Tui, z takiej miejscowości małej. Jechały do innej miejscowości, gdzie był kościół, do Marynów. Wszystkie sanie zostały wyciągnięte ze stodół i ona mówi, że jeszcze pamięta, że po drodze mijała dwóch żołnierzy. Wróciła do domu i co się okazało, że tym jednym z tych żołnierzy był jej ten chłopak. On ją znalazł. Mówiła, że przysięgała Bogu, więc niestety na kilkadziesiąt lat umilkł kontakt. I na jakimś spotkaniu u Wołyniaków spotkała go, jak ona miała 70 lat i on 70 parę lat. Ucieszyli się bardzo. Ona już była wdową, on miał rodzinę, z którą nie bardzo żył w zgodzie. I wydzwaniali do siebie i miało już do spotkania. I rodzina najbliższa ciotki to spotkanie nagrała. Wszyscy pojechali na dworzec, żeby ciotka była taka troszkę już chora na serce, więc się bali, że to może być dla niej wielki stres. No i do tego spotkania doszło. Później rozjechali się w dwie strony, ona w Wejherowie, on we Wrocławiu. Dzwonili do siebie. On jej proponował, żeby się zeszli. No ona poprosiła o czas do zastanowienia, powiedziała, że nie. To znaczy, że za stara jest, po prostu już nie ma sił. No i tak zostało. Dzwonili do siebie co jakiś czas, tak przynajmniej raz w miesiącu, tak jak ciotka opowiadała. No i kiedyś on jeszcze raz ponowił to tak bardzo mocno: słuchaj, zróbmy to, no, żeby było dobrze. I ona znowu mu odmówiła i on powiedział wtedy: w takim razie to życie moje nie ma sensu. I się otruł. Sanie ze ślubnego orszaku pani Teresy można dziś podziwiać w Muzeum Żuławskim.